Cześć! Cieszę się, że znowu się spotykamy na wspólnej praktyce. Usiądź na piętach, złącz palce stóp razem, kolana na zewnątrz. Wyprostuj plecy i zejdź nisko na macie. Ręce daleko w przód i czoło do maty. Weź tutaj 3 spokojne i głębokie oddechy. Długi wdech i rozluźniający wydech. Głęboki wdech i spokojny, długi wydech. Weź jeszcze jeden wdech i z kolejnym wydechem spokojnie wycofaj się z pozycji i znajdź swoją drogę do pozycji 4 punktów, dłonie pod barki, kolana pod biodra. Wdech, otwórz klatkę i z wydechem pępek do kręgosłupa, koci grzbiet. Wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę. Wydech, pępek do kręgosłupa. Doskonale, jeszcze raz. Wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę. I z wydechem koci grzbiet, przyciągnij pępek do kręgosłupa. Wróć do centrum. Unieś teraz prawą nogę w górę i robimy sobie tutaj duże okrążenia, tak aby rozruszać naszą nogę, otworzyć biodro. Nieważne, w którą stronę robisz okrążenie, bo za chwilę będziemy zmieniać kierunek. Z kontrolą, plecy cały czas proste. Mocny kor. Doskonale. I zmień kierunek. Twoje tempo, ale powoli. Dokładnie, duże okrążenia. Pięknie. Wróć do centrum, rozluźnij biodra, pokołysz nimi z prawej na lewą stronę. Super. Zmień stronę. Lewa noga góra, no i znowu duże okrążenia. Dokładnie, noga góra, do boku i w dół. I znowu, nieważne, która strona jest pierwsza, ponieważ zaraz będziemy zmieniać kierunek ruchu. Pięknie. No i zmieniamy kierunek. Jeszcze raz. Pięknie. Wróć do centrum. Jeszcze raz rozluźnij biodra. Z jednej na drugą stronę pokołysz nimi. Doskonale. Wyciągnij prawą nogę w tył. Z wdechem kieruj ciało w przód i z wydechem pięta mocno w stronę maty. Kilka powtórzeń, prawa noga cały czas wyprostowana. Doskonale, twoje tempo. Zatrzymaj się, unieś prawą nogę w górę i przenieś ją w bok. Palce prawej stopy skieruj w przód, prawa noga wyprostowana. Wdech, ciało przód i z wydechem przesuń biodra daleko w tył. Wdech, wróć do pozycji wyjściowej. Z wydechem biodra daleko w tył. Prawa noga cały czas prosto. I jeszcze raz. Pięknie. Wróć do pozycji wyjściowej. Ustaw prawą stopę pod kątem 90 stopni. Ugnij prawe kolano. Unieś się w górę. Prawa ręka do prawego uda. Dokładnie. Otwieramy sobie prawą stronę bioder. Pochyl się w dół, otwórz klatkę, plecy proste. Weź głęboki wdech, rozluźniający wydech. Zostań tutaj jeszcze na kilka oddechów. Dokładnie, super, przytrzymaj. I ostrożnie, krok po kroku, wycofaj się z pozycji. Prawa noga wyprostowana, palce prawej stopy w przód i przenieś biodra daleko w tył i czoło do maty. Pozostań tutaj na moment, głęboki wdech i rozluźniający długi wydech. Z kolejnym wdechem wróć do pozycji wyjściowej i wycofaj się z pozycji prawe kolano pod biodra. Wyciągnij lewą nogę w tył, palce lewej stopy na macie i ta sama zasada, wdech, ciało w przód, z wydechem lewa pięta mocno w stronę maty. Twoje tempo.
lewa noga wyprostowana. Doskonale. Wiesz, co teraz nastąpi? Lewa noga góra, lewa noga bok. Palce lewej stopy skieruj w przód. Wdech, ciało przód. Wydech, biodra daleko w tył. Doskonale. Dwa razy jeszcze. Przód. I ciało tył, biodra daleko w stronę prawej pięty. Wróć do pozycji wyjściowej. Lewa stopa pod kątem 90 stopni. Otwieramy lewe kolano na zewnątrz. Unosimy się w górę. Lewa ręka do lewego uda. Plecy proste. Usiądź troszkę niżej. Dokładnie. Głęboki wdech. Rozluźniający wydech. Zostań tutaj jeszcze przez moment. Pięknie, mamy to. Ostrożnie, krok po kroku, wycofaj się z pozycji. Ułóż stopę pod kątem 90 stopni, lewa noga wyprostowana i usiądź na prawej pięcie. Wyciągnij ręce daleko w przód i odłóż czoło na macie. Zostań tutaj na moment. Z kolejnym wdechem wycofaj się z pozycji. Lewe kolano wraca pod biodra. I oczywiście rozluźnij swoje ciało. Podmień palce stóp. Z wdechem otwórz klatkę, spójrz w górę. Z wydechem pępek do kręgosłupa, koci grzbiet. Odrywasz kolana od maty, pies z głową w dół. Wracasz kolana na matę. Otwierasz klatkę, patrzysz w górę. I z wydechem pępek do kręgosłupa. Oderwij kolana i biodra w górę, pies z głową w dół. Jeszcze raz w Twoim tempie. Doskonale, zostań w psie z głową w dół. Uginaj raz prawe, raz lewe kolano. Jeśli chcesz, możesz spojrzeć raz pod prawą, raz pod lewą pachą w górę. Twoje flow, Twoje tempo. Pamiętaj, biodra wysoko w sufit, plecy proste, barki daleko od uszu. Pięknie. Zatrzymaj się w statycznym psie, weź wdech i rozluźniający wydech. Z kolejnym wdechem unieś prawą nogę w górę i z wydechem prawa stopa obok Twojej prawej dłoni, blisko prawej krawędzi maty. Odłóż lewe kolano na macie i otwórz klatkę. Dokładnie. Prawa dłoń wędruje do prawego uda i otwierasz prawą nogę. Kolano na zewnątrz, oderwij prawą stopę od maty. Spójrz przez swój prawy bark w tył. Zostań, oddychaj. Jeśli chcesz więcej, ugnij swoją lewą nogę i prawą dłonią przyciągnij lewą stopę bliżej swojego pośladka. Piękny twist i piękne otwarcie bioder. Zostań, oddychaj. Z wdechem przyciągnij lewą nogę bliżej i z wydechem ostrożnie odłóż ją na macie. Prawa ręka wraca na matę. Odłóż prawą stopę na macie, pięta pod prawym kolanem. Wdech, otwórz klatkę i możesz zostać tutaj. Chyba, że chcesz więcej, odłóż przedramiona na macie. Zostań tutaj na moment. Możesz zamknąć oczy i pamiętaj o spokojnym oddechu. Głęboki wdech. I rozluźniający wydech. Pięknie. Unieś się na swoich dłoniach, jeśli byłeś na przedramionach. Prawa stopa wędruje między dłonie, odrywasz lewe kolano i prawa stopa w tył, pies z głową w dół. Jak fala rolujesz swoje ciało w przód do jogowej deski, kolana na matę, ręce wąsko i klatka w stronę maty. Połóż się na macie, barki tył, mała kobra. I z wydechem czoło do maty. Z kolejnym wdechem wypchnij się w górę i przez pozycję dziecka spotykamy się w psie z głową w dół. Weź wdech i rozluźniający wydech.
Z kolejnym wdechem wyprostowana lewa noga góra i z wydechem lewa stopa obok Twojej lewej dłoni blisko lewej krawędzi maty. Odłóż prawe kolano na macie. Wiesz, co teraz nastąpi? Otwierasz lewą nogę, czyli kolano na zewnątrz, oderwij lewą stopę od maty, lewa ręka do lewego uda i spójrz przez swój lewy bark w tył. Wdech i spokojny wydech. Zostań, chyba że chcesz więcej, to ugnij swoją prawą nogę i lewą dłonią złap się za prawą stopę. Przytrzymaj, oddychaj. Z kolejnym wdechem przyciągnij prawą stopę bliżej pośladka i z wydechem ostrożnie odłóż stopę na macie. Lewa ręka wraca w przód, odłóż całą lewą stopę na macie. Zostań, otwórz klatkę lub jeśli oczywiście chcesz, to zejdź przed ramionami na matę. Znajdź swoją wersję w tej pozycji. Spokojny wdech i rozluźniający wydech. Jeśli chcesz, zamknij tutaj oczy. I powoli, krok po kroku, wycofujemy się z pozycji. Lewa stopa wraca między dłonie. Odrywamy prawe kolano od maty, lewa noga tył, pies z głową w dół. Jak fala rolujemy nasze ciało w przód do jogowej deski. Kolana na matę, ręce wąsko, klatka w stronę maty. Połóż się na macie, barki tył, mała kobra i czoło do maty. Wypchnij się w górę i przez pozycję dziecka znajdź swoją drogę do psa z głową w dół. Weź wdech i rozluźniający wydech. Doskonale, złącz stopy. Wdech, prawa noga góra. Otwieramy tutaj biodro, czyli prawa stopa w kierunku lewego barku, barki jedna linia. Prawe kolano wysoko w sufit. Wdech, prawa noga góra i wydech, prawe kolano do klatki. Odłóż prawą nogę na macie, lewa noga daleko w tył, pozycja gołębia. Opuszki palców na szerokość maty, z wdechem otwórz klatkę, spójrz w górę i z wydechem jak fala zejdź w dół, głowa w kierunku maty. Wdech, zroluj się w górę, otwórz klatkę. Wydech, klatka w stronę maty, następnie głowa. Wdech, jak fala w górę, otwórz klatkę i z wydechem tym razem zejdź w dół i zostań. Możesz odłożyć przedramiona na macie lub jeśli masz ochotę, wyciągnij ręce daleko w przód i odłóż czoło na macie. Pozostań tutaj. Kilka spokojnych oddechów. Spokojny wdech i rozluźniający wydech. Bardzo powoli z kolejnym wdechem wycofaj się z pozycji, unieś się na swoich dłoniach. Dokładnie. I znajdź swoją drogę do psa z głową w dół. I jeszcze raz, jak fala rolujemy ciało w przód do pozycji jogowej deski albo kolana na matę, albo czaturanga, albo kobra, albo pies z głową w górę. Tutaj oderwij uda od maty, otwórz pięknie klatkę i znajdź swoją drogę do psa z głową w dół. Weź wdech i rozluźniający wydech. Złącz stopy. Wdech, lewa noga góra. I oczywiście otwieramy biodro, czyli lewa stopa w kierunku prawego barku. Barki jedna linia, lewe kolano wysoko w sufit. Doskonale. Wyprostuj lewą nogę w górę i z wydechem lewe kolano do klatki. Odłóż lewą nogę na macie, prawa noga daleko w tył. Opuszki palców na macie na szerokość maty. I Twoje flow. Wdech, otwórz klatkę, spójrz w górę, wydech, spłyń w dół jak fala. Góra, wdech. Wydech, zejdź w dół. Dokładnie, jeszcze raz. Góra, wdech, otwórz klatkę. I z wydechem zejdź w dół. Pięknie. Tym razem zostań. Odłóż albo przedramiona na macie, albo jeśli masz ochotę, wyciągnij ręce daleko w przód i czoło do maty. Spokojny wdech. Długi,
rozluźniający wydech. Ostrożnie z kolejnym wdechem wycofaj się z pozycji, unieś się na dłoniach w górę i znajdź swoją drogę do psa z głową w dół. Wiesz, co teraz nastąpi? Jak fala rolujemy ciało w przód do deski, albo kolana na matę, albo czaturanga, ręce wąsko, albo kobra, albo pies z głową w górę i oczywiście wróć do psa z głową w dół. Na jeden wdech i rozluźniający długi wydech. Pięknie. I teraz małymi krokami podejdź stopami w stronę dłoni, ale spotykamy się w malasanie, czyli jogowym składzie. Ustaw palce stóp i kolana na zewnątrz. Zejdź biodrami nisko, plecy wyprostowane. Dłonie do klatki. Jeśli nie dotykasz piętami do maty, możesz podłożyć gruby koc pod pięty. Uśmiechnij się do siebie doskonale. Możesz pokołysać się na boki, jeśli chcesz. Wtedy bardziej otworzysz biodra. Wejdź w pozycję, długi kręgosłup, otwarta klatka. Pięknie. Weź wdech i rozluźniający wydech. Odłóż lewą dłoń na macie. Z wdechem otwórz prawą stronę klatki, prawa dłoń w stronę sufitu. Zostań i z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Druga strona, prawa dłoń na matę, lewa ręka góra, otwórz, zostań i z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Jeszcze raz wyprostuj plecy, otwórz klatkę i usiądź. Dokładnie, pięknie. Wyprostuj prawą nogę na macie, przełóż lewą nogę, dokładnie tak, aby ułożyć kolana w jednej linii. Prawa stopa aktywna, flex. Przełóż teraz prawą rękę przez swoje lewe kolano i skręć się w twiście. Plecy wyprostowane. Wdech, długi kręgosłup. Wydech, mocniejszy twist. Wdech, wyprostuj plecy. Z wydechem skręć się troszkę mocniej. Jeszcze raz. Wdech, długi kręgosłup. I wydech, jeszcze centymetr w bok. Wróć do centrum i teraz z wdechem wyprostuj plecy i z wydechem pochyl się w dół. Pięknie możesz zaokrąglić plecy, głowa luźno. Pięknie, zostań tutaj na moment, spokojne oddechy. I powoli, z kolejnym wdechem, wycofaj się z pozycji. Dokładnie. Druga strona. Lewa noga wyprostowana i przekładamy prawą nogę nad lewą. Kolana jedna linia. I teraz lewa ręka za prawe kolano, plecy proste, wdech i z wydechem twist. Trzy razy flow. Wdech, długi kręgosłup. Wydech, delikatny twist. Wdech, wyprostuj plecy. I z wydechem jeszcze mały milimetr skrętu. Ostatni raz. Wdech i wydech. Dokładnie. Ostrożnie i powoli wycofaj się z pozycji. I teraz będziemy pochylać się do lewej nogi. Wdech, długi kręgosłup. I wydech, pochyl się w dół, głowa jest ciężka, plecy rozluźnione. Możesz tutaj zaokrąglić plecy. Głęboki wdech i rozluźniający wydech. Spokojne oddechy. I powoli wycofaj się z pozycji.
Rozluźnij nogi, wyprostuj je przed siebie. No i luz, luz, luz. Dokładnie. Przejdź teraz na początek maty. Złap się dłońmi ze swoje uda, z wdechem otwórz klatkę, spójrz w górę i z wydechem bardzo powoli przez zrolowany kręgosłup połóż się na macie. Ostatnio kładzie się głowa. Pięknie. Prawa stopa wędruje do lewego kolana, a ty łapiesz się za lewe udo lub pod lewym kolanem. Prawa ręka pomiędzy nogami. Możesz zostać tutaj? Chyba, że chcesz, to prawa stopa jest aktywna i kieruj prawe kolano w stronę sufitu. Spokojny wdech i długi, rozluźniający wydech. Zostań tutaj jeszcze na moment. Ostrożnie w swoim tempie wycofaj się z pozycji i zmień stronę, czyli lewa stopa do prawego kolana. Łapiesz się za prawe udo lub pod prawym kolanem. Lewa ręka między nogami. Zostań tutaj i ta sama zasada. Jeśli chcesz, to lewa stopa jest aktywna i kieruj lewe kolano w stronę sufitu. Spokojny wdech i rozluźniający wydech. Ostrożnie wycofaj się z pozycji, przyciągnij obydwa kolana do klatki. Wdech, głowa do kolan, jesteś małą kulką, trzymasz? I wydech, luz, odłóż głowę na macie. Złącz teraz wnętrza stóp razem, kolana rozłóż na zewnątrz. Wejdź w pozycję i przenieś ręce nad głową, odłóż je luźno, kierując wnętrza dłoni w sufit. Zamknij oczy. I nie kontroluj swojego oddechu. Niech płynie własnym tempem. Ostrożnie połącz kolana razem i przyciągnij je do klatki. Jeszcze raz z wdechem głowa do kolan. I wydech luz, odłóż głowę na macie. Zroluj teraz swoje ciało na jedną stronę z zamkniętymi oczami. I następnie bardzo powoli w swoim tempie unieś się na rękach w górę i usiądź w siadzie skrzyżnym. Plecy wyprostowane, długi kręgosłup, oczy zamknięte. Odłóż dłonie na kolanach. Weź spokojny wdech i długi, rozluźniający wydech. Zaobserwuj już, jak czujesz się po tej praktyce, jak czują się twoje biodra. I z wdechem unieś mocne ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki. Uśmiechnij się do siebie i podziękuj sobie za tą jogę. A ja dziękuję Tobie. Namaste. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!